Wraz z nowym rokiem wielu z nas preferuje różnorakie postanowienia. Z ich realizacją bywa różnie, ale chęci często są jak najbardziej szczere. Dlaczego niekiedy nie udaje się jednak dotrzymać swoich postanowień? W czym tkwi siła wyboru i jak skupiać się na własnych talentach? Być może odpowiedź znajdziemy w książce Jerzego Kostowskiego pod tytułem Przywilej wyboru. Pisząc tę książkę, tak naprawdę pisałem ją z myślą o ludziach 20-30-paroletnich, którzy gdzieś już zaczynają odczuwać takie wypalenie zawodowe. Nie bardzo im się zaczyna w życiu układać, bo jakoś tak równowaga między pracą, przyjaciółmi, rodziną, gdzieś to wszystko się tam nie klei. W związku z tym, jak już po tylu latach, ja już przekroczyłem 60, wtedy byłem oczywiście parę lat temu młodszy, jak zacząłem myśleć o tej książce, zacząłem zastanawiać się, dlaczego tak jest. Odpowiedź możemy znaleźć m.in. we wspomnianej książce. Jerzy Kostowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. 30 lat przepracował w swoim zawodzie, m.in. w Instytucie Chemii Przemysłowej i spółce Nafta. Działał w Akademickim Związku Sportowym, gdzie otrzymał srebrną odznakę. Jest też ekspertem przełamywania niskiej samooceny, przeprowadzania procesów zmian w stylu życia, odkrywania własnych talentów i nadrzędnych wartości. Jak już zakończyłem swój etap pracy zawodowej, żeby mnie nie kusiło tam wrócić, bo już naprawdę miałem dość z różnych względów, to doszedłem do wniosku, że trzeba się zająć czymś innym. Czymś, co tak naprawdę, myślę, jest o wiele bardziej, patrząc teraz, przydatne niż to, co robiłem przez 30 lat, kiedy pracowałem w ciężkiej syntezie chemicznej. Natomiast pokazując na własnym przykładzie, że nigdy nie jest za późno coś w życiu nowego zrobić. Tak jak ja, no można by powiedzieć, że byłbym skazany tylko na bycie inżynierem, a okazało się, że jeżeli człowiek ma po pierwsze determinację, po drugie zainteresowanie, jakąś pasję, to może wiele osiągnąć. Tematyka książki jest aktualna przez cały rok, choć może okazać się szczególnie przydatna osobom, które lubią podejmować zobowiązania noworoczne, a potem dziwią się, że im znowu nie wyszło. Promocja książki odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolszewie i m.in. w tej placówce jest dostępna.